Dzisiaj chciałem się skupić na takich trzech tekstach związanych z grzechem. List do Hebrajczyków 3, 12 i 13. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem czymś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł zatwardział przez oszustwo grzechu. Chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty grzechu. Pierwsze to jest jego cecha immanentna, że grzech jest związany z kłamstwem, ze zwodzeniem lub z oszustwem. Dlatego jest mowa oszustwo grzechu. Żebyśmy zgrzeszyli, musimy najpierw zostać oszukani. Musimy przyjąć jakieś oszustwo. Tu chciałem jeszcze zwrócić uwagę na oddziaływanie grzechu na nas. Zobaczcie, że długotrwałe pozwalanie sobie na grzech, ono rodzi też jakieś skutki. To nie jest tak, że 10 razy zgrzeszę, czy przez rok będę grzeszył i to jest tak samo, jakbym raz zgrzeszył w tym samym zakresie. Pozwalając sobie na grzech ustawiczny, zmieniamy swój charakter, zmieniamy swoją psychikę. Ona tu jest opisana jako ta zmiana, że aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Popadł w zatwardziałość. A w tekście greckim tu jest, żebyśmy nie dali się uczynić twardymi. Zobaczcie, że to jest słowo wręcz pozytywne. Nie? Często chcemy być w sporcie twardzi, w wysiłku, w przeciwnościach, w walce. I zobaczcie, że teraz, kiedy my pozwalamy sobie, żeby żyć w tym oszustwie grzechu, to się stajemy twardymi na dobro. Przez to długotrwałe podleganie oszustwu grzechu stajemy się twardymi na napominanie, twardymi na wyrzuty sumienia, twardymi na prawdę i zaczynamy z przekonaniem żyć w świecie fałszu, czyli w świecie grzechu i tego zwiedzenia. I wtedy zobaczcie, jak ciężko jest takiego człowieka, który uczynił siebie twardym przez oszustwo grzechu, przywieźć z powrotem do tej wrażliwości na Boże sprawy, do tej miękkości wobec Boga, do uległości wobec Bożych wezwań. Rodzice dzieci to wiedzą. To w wychowaniu mamy z tym problem, że jeśli się pewne rzeczy tam źle odbędą, no to dziecko po pewnym czasie nie reaguje na żadne środki wychowawcze. Tylko mówię, to się nie dzieje raz, to się nie dzieje w ciągu dnia czy tygodnia, tylko to jest jakiś proces. Długotrwały, nie? To miesiące czy lata doprowadzają do takiego stanu, ale tak samo jest w naszej relacji z Bogiem właśnie w tym aspekcie walki o świętość. Że jeśli pozwolimy sobie na długotrwałe życie w oszustwie grzechu, to będzie to miało poważny wpływ na nasz charakter. Będziemy twardzi w buntowaniu się przeciwko Bogu. I to dotyczy chrześcijan, bo to, że w świecie, to jest nasza natura. List Efezjan pokazuje, że z natury jesteśmy dziećmi gniewu czy dziećmi buntu. Następny tekst weźmy z 12 rozdziału Listu do Hebrajczyków, werset 1. Czy to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Mamy analogię sportową, jest jakiś długotrwały bieg, wyścig i mamy z jednej strony zachętę w postaci świętych, którzy tę drogę właściwie przeszli, czy przechodzą, i mamy to, co nas w tym biegu spowalnia. I tu jest mowa o ciężarze i o grzechu. Ze względu na to, że są to rozdzielone rzeczy, prawdopodobnie to nie jest to samo. Nie chcę tutaj jakiegoś dogmatu budować, ale chyba ten ciężar to są jakieś takie rzeczy, które niesiemy na sobie, a które są nam niepotrzebne. Nie jest bunt przeciwko Bogu, bo grzech, no to wiemy, że jest związany z buntem przeciwko Bogu, tylko jest coś, co niepotrzebnie za sobą na tę górę czy w tym wyścigu bierzemy. Ale z drugiej strony tym piachem w tryby czy kijem w szprychy jest grzech. On nas usidla. To jest pokazane, że usidla, czyli powoduje, że my nie możemy biec na pełnej mocy, czyli nasze życie nie przynosi takiego efektu, jakie by mogło. I ma możliwości, żeby naprawdę rozwinąć skrzydła, a z powodu tego ciężaru i grzechu jest tak usidlany, że idzie mu to powoli, że idzie do przodu, ale nie z taką szybkością, jakby mógł, gdyby nie miał tych ciężaru. To słowo usidla na dwa sposoby może być tłumaczone. Albo łatwo oblepia, albo łatwo odciąga.
Ale w obu tych tłumaczeniach jest wspólne to słowo łatwo. Chciałem to powiązać właśnie z poprzednim wersetem, gdzie mówiliśmy, że immanentną cechą grzechu jest kłamstwo. Że on nas zwodzi. I teraz to jest łatwo. Że on nas łatwo oblepia albo łatwo odciąga. Czyli też można powiedzieć, że nas łatwo zwodzi. Zobaczcie, mienimy się ludźmi mądrymi, inteligentnymi, ale to się tyczy także nas. Absolutnie nie wychodzimy spoza tego zakresu, bo ten zakres jest uniwersalny. To nie jest dla prymitywów, dla jakichś głupków i tak dalej. To jest dla wszystkich ludzi, zarówno mądrych, jak i głupich, dla inteligentnych, mniej inteligentnych. Wszystkich grzech łatwo usidla. Dlaczego? Bo ojcem, jak gdyby, grzechu jest najbardziej inteligentne stworzenie na Ziemi. Czyli na każdego inteligenta, najbardziej mądrego Einsteina wśród nas, i tak jest sposób. I tak jest wiele dobrych sposobów, żeby go oszukać. Wielu z nas właśnie to gubi. Pycha mądrości. O, ja to tam, może jacyś tam głupi ludzie, no oni tam ulegają takim głupim pokusom, żeby oglądać tam w kółko telenowele, czy coś tam, czy żeby tam zaciągać kredyty, których nigdy nie spłacą i tak dalej, nie? Że niekiedy możemy dopuścić do siebie taką myśl, że pokusy grzechu to są dobre, ale dla prostaczków, a dla takiego mądrego, sprytnego, no to my sobie z takimi pokusami łatwo poradzimy. Niezależnie jak mądrzy jesteśmy, to grzech ma na nas swoje sposoby. No, tu grzech pokazuje jako osobowy, ale no wiemy, że chodzi o to, że ten, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa, czyli diabeł, będzie miał taki sposób, żeby nas do jakiegoś grzechu przekonać. Nie do każdego. To by była głupia metoda. To jakiś prostak by wymyślił. Ale szatan ma doskonałe, z punktu widzenia ludzkiej mądrości, doskonałe metody zwodzenia i na każdego ma przygotowane sidło kłamstwa. Dlatego tylko odwołanie się do jeszcze wyższej instancji, do jeszcze wyższej mądrości, do mądrości nieskończonej, do mądrości Bożej, do Jego pomocy gwarantuje nam wyjście z tego wnyka, z tej pułapki. Jeden z psalmów niesie takie piękne zdanie, że sidło się podarło, a myśmy wolni. Ale to wdzięczność, że to sidło się podarło, a myśmy wolni, kieruje do Boga. Że ta pułapka, ta zasadzka dla nas się nie udała nie dzięki naszemu sprytowi, naszej sile i tego, tylko dzięki Bogu. Dlatego musimy pamiętać, że grzech jest związany z kłamstwem. A wobec kłamstwa my nie jesteśmy samowystarczalni. Ponieważ ten, który kłamie, jest mądrzejszy od nas. I dlatego dla każdego z nas przygotuje taką pułapkę, że się na nią złapiemy. I wszyscy ludzie w świecie są tego przykładem. Dlatego zwycięstwo jest możliwe tylko dzięki mocy i mądrości Bożej. Mówię o pełnym zwycięstwie. Na pewno każdy z nas w oparciu o ludzkie siły potrafi się oprzeć wielu pokusom. I wielu ludzi bez Boga rzeczywiście nie robi bardzo wielu grzechów. Ateiści nie robią bardzo wielu grzechów, bo potrafią siebie przekonać na podstawie różnych logicznych argumentów, rozumowania, że to im się nie opłaci, że to będzie z jakiegoś powodu niekorzystne i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma człowieka, który by bez Boga potrafił oprzeć się wszystkim tym pokusom, wszystkim tym siłom. A taki jest wzór, jakiego Bóg od nas oczekuje. Nie, żebyśmy byli tylko mniej grzeszącymi, ale mamy być wolni od grzechu. Czyli wolność od grzechu, ze względu na jakość tego grzechu, jest możliwa tylko w oparciu o moc Bożą dla tych, którzy doznali nowego narodzenia. Ostatni tekst, którym chciałem się dzisiaj jeszcze zająć, to bardzo znany z listu do Galacjan, 6 rozdział, wersety 7-8. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządzić będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządzić będzie żywot wieczny. Bardzo znany tekst dotyczący grzechu. Zobaczcie, rozpoczyna się znowu tym ostrzeżeniem. Nie błądźcie. Jest to ostrzeżenie uniwersalne. Znowu do wszystkich jest skierowane wierzących. Czyli każdy z nas podlega
tej przypadłości błądzenia. Czy może podlegać? Ma potencjał do błądzenia, ponieważ uniwersalnie nakaz jest skierowany: nie błądźcie. I tutaj jednym z tych błędów, którym ludzie sobie jakoś przysposabiają, to jest, że grzech nie ma konsekwencji i że Bóg przymknie oko na grzech. Przecież wszyscy są grzeszni. Przecież jesteśmy słabi. Przecież księża też grzeszą. Mamy bardzo wiele jakichś różnych takich właśnie tych kłamstw, które nas kierują do myślenia, że albo że ten grzech nie wyda żadnego owocu złego, albo to jedno z drugim może być połączone, że no Bóg wie, że jesteśmy słabi i wręcz przyzwolił na takie tam drobne grzeszki, no bo przecież nikt nie jest święty, nie? Nawet papież. Tak, nawet. Tutaj oba te twierdzenia nazwane są błądzeniem albo, można powiedzieć, kłamstwem, zwodzeniem. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, że tego typu myślenie jest naśmiewaniem się z Boga. Jasno powiedział, że grzech jest zły. Tym pierwszym rodzicom powiedział, że grzech będzie miał konsekwencje. Szatan zanegował zarówno to, że grzech jest zły, powiedział, że to jest dobre dla was, a Bóg jest złośliwy i przed wami to zakrywa. Bóg powiedział, że jak zjecie, to się to stanie. A diabeł powiedział, nie, na pewno się to nie stanie, to tylko takie strachy. Takie, żeby was troszeczkę przed tym dobrem jakoś powstrzymać, no to Bóg tam dał taki straszek, ale w ogóle nic się nie bój, nic takiego się nie stanie. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem to, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Spadnie to na niego. I tu pokazuję taką analogię z rolnictwa, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Chciałem zwrócić uwagę w tej analogii na pewien długotrwały proces, że tutaj jest pokazane to jako taki ciąg. Nie tak, że to się tak raz zdarzyło i nigdy więcej, nie? Tylko jest znowu, że grzech zwykle, tak jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, on nas tak oplątuje, tak usidla, tak zapuszcza korzeń, że wchodzi nam w jakiś nawyk, że zaczynamy w tej dziedzinie upadać, czy iść za tym podszeptem grzechu w sposób taki już jako styl życia naszego. I tutaj jest pokazana konsekwencja, że z tego muszą zrodzić się złe owoce. Z tego musi wyjść kwas. I dalej kolejna taka lekcja, że im więcej tego nasiejemy, tym plon będzie obfitszy. Czyli im dłużej będziemy pozwalać sobie, folgować, jak to się mówi, w kierunku grzechu, tym więcej sobie nagrabimy. Tym trudniej będzie zlikwidować te konsekwencje. To, co mówiliśmy w pierwszym tekście, gdzie mówiliśmy o oszustwie grzechu i uczynić siebie twardym. Nie? Że tam był ten aspekt pokazany wpływu na nasz charakter. Że my się zmienimy. Tolerując grzech, zmienimy się też wewnętrznie. Tutaj jest ten aspekt obiektywnych konsekwencji. Będziemy siać dla ciała, będziemy też rządzić skażenie, czyli coś złego. Coś, co nas będzie bolało, dotykało, szkodziło, przeszkadzało. Będziemy nie chcieli tego, ale ono będzie. Warto wziąć pod uwagę ten aspekt tej kumulacji grzechu i kumulacji jego skutków. Podobnie jest też w dobrym, że jeżeli będziemy inwestować w dobry kierunek, jeżeli będziemy siać dla ducha, no to i duchową nagrodę otrzymamy w życiu wiecznym. Nie, że to też tak działa. Sianie grzechu, czyli pobłażanie swoim grzesznym tendencjom, pobłażanie grzechowi w naszym życiu, to jest kumulacja, która utrudnia nam już właściwe funkcjonowanie psychiczne po pewnym czasie i kumulacja obiektywnych kłopotów, które sobie grabimy. Bóg nie da się z siebie naśmiewać.